Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Tomek, zwą mnie w internecie Kłazem i będę teraz was żenował swoimi kawałkami, które powstały dawno temu. Po co to powstaje? Co to w ogóle jest? Co ja tu robię? Czemu ja siedzę z gitarą? To jest niebezpieczne. Powinni mi tego zabronić. Powinni mnie zamknąć w izolatce i nie wiem. Generalnie swego czasu, dawno temu, za górami, za lasami, będąc jeszcze w liceum, to było jakieś, Boże, jak staro się czuję, jak o tym myślę, 15 lat temu, chodziłem do liceum, nie wiem, wtedy jakieś 17, 18 lat, 16, 17, 18 lat, tak napisałem dziesiątki kawałków. Mieliśmy kapelę, było nas trzech, ja grałem na gitarze i śpiewałem, był jeszcze kolega, który grał na gitarze, po prostu dużo lepiej ode mnie, i był kolega, który grał na basie. Nie mieliśmy nigdy perkusisty, to jest dosyć normalne w kapelach takich totalnie garażowych, chociaż nie graliśmy w garażu, a w mieszkaniu jednego z... u kumpla. Generalnie polecam, nawet jeżeli donikąd nie zmierzacie, jeżeli nie macie jakiegoś specjalnego talentu, nauczenie się grania na gitarze i granie w kapeli jakiejś takiej, nawet na zasadzie takiej, że właściwie tylko próby będziecie mieli, ewentualnie jak my zagracie na jakimś festiwalu piosenki angielskiej, który był organizowany u nas w liceum, to jest super zabawa, naprawdę. Granie po prostu, bardzo często graliśmy po prostu, skończyło się jakimś bluesem, jamowaniem, ale to jest świetna zabawa, naprawdę, i polecam każdemu. Przy czym polecam też... uczenia się na gitarze, grania na gitarze od gitary takiej, od gitary klasycznej, gdyż bo albowiem jak się zaczyna od elektryka, to człowiek się skupia na brzmieniach i tak naprawdę nie uczy się trochę grania za bardzo. Można, ale ja bym jednak sugerował, tak jest przynajmniej moja sugestia, ja poszedłem na lekcję gitary, gdzie chodziłem do faceta, no całą grupą, zresztą też z kumplami, i chodziliśmy do gościa, który był uczył w szkole muzycznej, i on nas uczył różnych romansów, chociaż też na przykład graliśmy Stairway to Heaven. Świetna sprawa, nauczenie się nut też bardzo fajne, ja generalnie wolę nuty. Prawdopodobnie zauważyliście, że formuła tego programu będzie taka, że ja będę dużo pierdzielił. Na koniec zagram kawałek. I o to chodzi, bo ja bym chciał tutaj bardziej pogadać o takich różnych fajnych rzeczach, które się kiedyś robiło, które ja kiedyś robiłem, które dzisiaj nadal można robić. Które troszkę powspominać, jak to było na przełomie tysiąclecia, bo 15 lat temu to było, te kawałki, które tu powstały. Ja miałem jakieś dzikie ambicje, które oczywiście się nigdy nie zrealizowały, już się nigdy nie zrealizują, ale nie ma to większego znaczenia, bawiłem się przy tym świetnie i naprawdę każdemu polecam. Miałem tutaj taki segregatorek, tenże segregatorek, prawda, granatowy, małego formatu, zawiera w sobie dziesiątki takich kartek. I na tych kartkach są kawałki, te kawałki są spisane, na przykład tytuł, tekst, jakieś akordy, takie rzeczy. Te kawałki mają beznadziejnie głupie teksty. Miałem 17 lat, come on. I one generalnie ale myślę, że niektóre mają całkiem spoko melodię. Dzisiaj zacznę od czegoś, co nie jest wcale pierwszym moim kawałkiem, bo to byłaby tragedia, jakbym od tego zaczął. Nikt by tego już więcej nie obejrzał, tego programu. I tak nie wiem, czy ktoś go będzie oglądał. Zacznę od kawałka, który powstał w jakimś tam pewnym momencie później, już jak już trochę dłużej graliśmy. Ale tak, to były takie dziwne w ogóle czasy. My wtedy byliśmy fanami tam z takim Łukaszem, który akurat nie był w kapeli, ale z Łukaszem w liceum, Maćkiem i Tomkiem, Tomek może trochę mniej, byliśmy fanami generalnie fantasy, po prostu Wiedźmin, Władca Pierścieni, to się pasjami czytało, gdzie troszkę jakby ta moje zainteresowanie tymi takimi klasykami troszkę siadło, aczkolwiek nadal cenię i lubię. Ale zasadniczo graliśmy też w RPGi. Znaczy w gry fabularne, nie w RPG komputerowe, znaczy też, ale jakby nie o to chodzi, tylko chodzi mi o gry fabularne. I jest taki moment w życiu każdego człowieka grającego w RPG, chyba każdego, tak myślę, kiedy wpada na totalnie beznadziejny, idiotyczny pomysł pod tytułem: ej, stwórzmy własny system. Więc zaczęliśmy tworzyć, to daleko nie zabrnęło, ale nazywał się Wewnętrze, tam było jakieś założenie, to był jakiś świat, który się wewnątrz planety jakby znajdował i tam pośrodku, to dziwaczne to było. Jakąś całą mitologię zaczęliśmy do tego dorabiać, oczywiście wiadomo, że tam były jakieś niziołki, totalna klasyka, totalny banał. Mieliśmy po 17 lat, 16, come on. Wolno nam było. Poza tym to były też trochę inne czasy. Ja wtedy nie miałem jeszcze łącza internetowego. W ogóle internet był w Polsce jeszcze mało popularny. Posiadanie internetu to było po prostu dzikie burżujstwo. Ja dopiero od pierwszego roku studiów, ja wiem, że to dzisiaj sobie trudno wyobrazić, szczególnie tym moim młodszym odbiorcom, widzom, że dopiero na studiach, jak poszedłem na studia, dopiero miałem stałe łącze w mieszkaniu, w domu, u siebie, na kompie. Więc człowiek jakby miał troszkę ograniczony dostęp do różnego rodzaju rzeczy, troszkę inaczej się rozwijał, trochę inne rzeczy widział. Nie mam na przykład świadomości tego, że Jezus Maria, milion ludzi to robi, po co ja będę się w to jeszcze babrał? Na pewno jestem super oryginalny i wymyślam właśnie coś świetnego.
Nie było tej świadomości, nie było skąd nabrać tej świadomości, ale to było fajne też. No i w każdym razie powstało masę dziwnych kawałków, które były też powiązane jakoś tam z tym naszym uniwersum, które sobie wymyślaliśmy. Było bardzo dużo kawałków w klimatach takich właśnie fantasy, mają kiepskie teksty. I wiem, że gdzieś tam po drodze powstała fabuła, jakaś opowieść o jakimś gościu, który się nazywał Sammy Bravehood, był niziołkiem, jakimś chyba dzieciakiem i jakoś tam ratował swoją wioskę przed czymś. Totalnie nie pamiętam już teraz przed czym. Chyba nie jestem w stanie znaleźć tego tekstu, który o tym napisałem. A to taka typowa, banalna, epicka historyjka. I jedną rzecz, którą jeszcze muszę tutaj dodać, żeby jakby cała opowieść była kompletna, to to, że my wtedy byliśmy fanami, nie wszyscy może, ale ja zdecydowanie power metalu. Wiecie, tego metalu takiego, w którym się w ogóle, właśnie, tutaj gdzieś w tych okolicach pojawi się, jak ja wtedy wyglądałem. Miałem długie włosy. Byłem metalem, aczkolwiek nigdy nie słuchałem takiego metalu, który można by określić jako no, te Black Death i tak dalej. Średnio mnie to interesowało. Ja lubiłem rzeczy, które miały melodię, więc na przykład słuchałem power metalu, który może się dzisiaj wydawać troszkę śmieszny, ale jak ci kolesie łoili na wiosłach, że tak użyję takiego określenia młodzieżowego z lat 80. I co oni tam potrafili wyczyniać, oczywiście te wysokie głosy i tak dalej, to się może nie podobać, ale to miało swój klimat, to właśnie bardzo często było w klimatach fantasy, bardzo lubiliśmy Blind Guardiana, pamiętam, że bardzo lubiliśmy takie kapele jak Freedom Call, no różne takie. Blind Guardian generalnie miał cały album oparty na Śródziemiu, a konkretnie na Silmarillionie Tolkiena i była pewna fascynacja tym, nie potrafiliśmy tak grać. Graliśmy, ale mimo wszystko gdzieś tam w stronę prawda, tego takiego zagramy kawałek inspirowany fantasy w takich klimatach, gdzieś tam się szło. No i powstało coś takiego, co się nazywało Ballad of Sammy Bravehood. No, takie żenujące Bravehood imię i Sammy oczywiście, bo to tak się kojarzy z samym Samuelem, z samym, nie Samuelem, samym z Władcy Pierścieni. Prawdopodobnie takie myślę, że było, ja już teraz do końca nie pamiętam, to było 15 lat temu, come on! Ja byłem wtedy o połowę młodszy, prawie. Zainsertuję tą karteczkę tutaj gdzieś pod... Okej, okay, trzyma się. Żebym tak z grubsza chociaż w obiektyw patrzył, jak będę śpiewał, bo będę sobie patrzył na tekst, bo przecież go nie umiem na pamięć, bo i po co. Czemu akurat ten kawałek? Bo ten kawałek w miarę dobrze pamiętam, jak się grało. Bo tutaj niektóre są takie kawałki, które to jest archeologia mentalna, żeby sobie przypomnieć, w jaki sposób ja to grałem kiedyś. Więc tak, zbliżamy się do tego groźnego, straszliwego momentu, w którym zaczynam to śpiewać. Nie wiem, jak mi to wyjdzie. Nie przećwiczyłem tego za mocno, bo założenie tego cyklu jest takie, że będą może fajne melodie, niekoniecznie, beznadziejnie głupie teksty i dużo wspomnień i prawdopodobnie takie sobie wykonania czegoś, co grałem 15 lat temu, więc... Co może z tego wyjść? Zobaczymy! Aha, zapomniałem wspomnieć, że te kawałki wszystkie prawie są po angielsku. Ja dosłownie miałem ze dwa kawałki napisane po polsku. Nie pytajcie mnie czemu, wtedy chyba wydawało mi się, że nie słuchałem za bardzo polskich kapel, przyznam szczerze. Słuchałem głównie zagranicznych kapel, więc dla mnie to było zupełnie naturalne, że się śpiewa po angielsku, koniec. Poza tym na bardziej głupie teksty po angielsku brzmią dużo lepiej dla Polaków szczególnie, którzy na przykład niekoniecznie zawsze rozumieją te teksty, więc to było bezpieczne. Tego kawałka chyba nigdy nie graliśmy na niczym, na żadnym festiwalu, ale jakoś tak go lubię. Też to oczywiście nostalgia. Okej. Ballad of Sammy Bravehood. Mój słaby angielski też pewno się tu ujawni. Znaczy słaby w wymowie, bo tak... Ale tutaj w tych tekstach to jest słaby angielski, jeżeli chodzi o umiejętności pisania tekstów. Oh, Sammy, wherever you might go. Oh, Sammy, the only way to know. Oh, Sammy, you are the hero of a sunny land tonight. Oh, Sammy, wherever you might go. Oh, Sammy, the only way to know. Oh, Sammy, you are the hero of a sunny land tonight. Let Sammy go tonight. Fight for his mom and dad. Let a bird sing in the wood. Sammy, 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 Bravehood. When the night has fallen from the sky, Sammy's going to kill or to die.
sort of distress. Sun is growing into darkness. Oh, Sammy, wherever you might go. Oh, Sammy, the only way to know. Oh, Sammy, you are the hero of a sunny land tonight. Oh, Sammy, wherever you might go. Oh, Sammy, the only way to know. Oh, Sammy, you are the hero of a sunny land tonight. Let a Sammy go tonight. For his mom and dad. Ugh. Let a bus sink in the wood. Sammy, 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 brave hood. 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 Więc tak, tak brzmiał ten kawałek, spartaczyłem go koncertowo, ale trudno. Założenie tego programu jest takie, że nie będę tego poprawiał i powtarzał. Jak wyszło, tak wyszło. No cóż, mam nadzieję, że wam się to podobało, mam nadzieję, że w tym momencie nie odsubskrybowaliście mojego kanału, a jeżeli wam się to nie podoba, to po prostu nie oglądajcie tej serii i tyle. Generalnie nie zamierzam na nią poświęcać dużo czasu, gdyż jest to taki sobie strzał na boku. Ale chciałbym trochę tych melodii sprzedać wam. Bo wydaje mi się, że coś tam może kiedyś zabawnego mi się udało stworzyć. I można się z tego trochę pośmiać dzisiaj. A i... No, odzwyczaiłem się od śpiewania. Darcia mordy generalnie. Jakby ktoś pytał, to jest gitara tania, którą mam od kilkunastu lat. To jest moja pierwsza gitara klasyczna, którą wciąż posiadam. Jest to gitara Española, Nueva się nazywa. Fabryka Lubin. Gitara Española z Lubina. Nueva. Dzięki za uwagę i cóż, nie wiem... Sing on? Sing on!